dzisiaj zrazowa górna, czyli górna część ujdźca. Bardziej krucha, bardziej delikatna niż zrazowa dolna. Idealna na różnego rodzaju ragu, bitki, zrazy, do gotowania metodą sous vide, do pieczenia. Ja dzisiaj jednak przygotuję z tego wspaniałe zrazy w stylu staropolskim, którymi zachwycał się m.in. król Jagiełło. Ja do moich zrazów dodam kiszone ogórki, cebulę, majeranek, podgrzybki i chleb razowy. To będzie środek farszowych zrazów. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od pocięcia w przepiękne plastry naszej zrazowej. Zrazowa górna ma większy marmurek niż zrazowa dolna. Potnę teraz kawałki plastry w długości pół centymetra. Następnie będę je delikatnie rozbijał. Na zrazowej widać przepiękny marmurek, czyli tłuszcz mięśniowy. Będzie to na pewno mięso soczyste i kruche. Żeby ułatwić sobie rozbijanie mięsa na zrazy, potrzebujemy taki oto przyrząd, zrazu w kilka warstw folię spożywczą. Końcówki naszego prostokąta wykonanego z górnej zrazowej mocniej rozbijamy, ponieważ w tym miejscu będzie nam się łączyła latka. Mięso rozbite doprawiamy je świeżo mielonym pieprzem, solą. Smerujemy delikatnie musztardą. Do tego, moi drodzy, szalotka, ewentualnie biała cebula. Kiszony ogórek. Kilka kawałków chleba razowego. Moglibyśmy dołożyć do środka jeszcze wędzony boczek lub słoninę. Natomiast nie chcę, żeby smak wołowiny był jakimkolwiek mięsem zachwiany. Świeżo utarty majeranek. To coś, bez czego zrazy nie istnieją. Formujemy rolatkę, formujemy naszego zraza. I tak formujemy wszystkie zrazy. Zrazy obtaczamy w mące. Nadmiar mąki strzepkiemy oczywiście. Na rozgrzaną patelnię wlewamy olej, tak żeby przykryć dno patelni. Zrazu kładamy na patelni w miejscu łączenia się mięsa. I obsmażamy z każdej strony do uzyskania złotego koloru. Cebulę tniemy z grubą kostkę. Dokładamy grzyby. Dokładamy świeży rozmarynik i mianek. Dodajemy pieprzu. Podlewamy czerwonym, wytrawnym winem. Dodajemy odrobinę sosu pieczeniowego. Zrazy przykrywamy i dusimy je około 25 do 30 minut. Do moich zrazów wykorzystaję mięso rasy Highland, co jest bardziej popularne w Polsce. Jest to jedna z najmniejszych ras. Krowy dochodzą do wagi 400-450 g, także naprawdę maleństwa. Charakteryzują się długim bardzo włosiem. Jest to rasa, która cały okres swojego chowu przebywa na świeżym powietrzu. Jest mięsem bardzo chudym i pozbawionym praktycznie cholesterolu. Jest to rasa długowieczna, żywi się tym, co znajdzie na pastwisku. Bardzo lubią zioła i to powoduje, że ich mięso jest bardzo kruche, soczyste i aromatyczne. Zrazy są praktycznie gotowe. Do sosu teraz dodam śmietanę. 30%, także mogę być spokojny, że sobie się nie zważy. W połączeniu z grzybami i z smakiem powstałym od duszenia wołowiny będzie to sos wręcz idealny. Dosłownie 3 do 5 minut mięso będzie gotowe. Na patelni rozgrzałem olej z drobiną masła. Podgrzeję na nim warzywa. Warzywa gotowa mi metodą sous vide. Jest to rzodkiewka, kalareta i marchew. Wszystko było zapakowane wakuum z drobiną masła, z solą, z cukrem. Gotowałem to 35 minut w temperaturze 80 stopni. Warzywa zaczynają się smażyć. Dokładam teraz moją kaszę. Warzywa doprawiam odrobiną soli, świeżo mielonego pieprzu
i będę wykładał je na talerzu. Łyżka to drugi ulubiony przyrząd kucharza, zaraz podam. Kasza z warzywami jest gotowa. Jednego z razu przepnę. Zobaczę, jak wygląda w środek. Strasznie gorący, bardzo dobrze. Wylewam sok grzybowy. Aromatyczne są grzybki. I do tego odrobina creme fraiche. Zdrazowa górna, część udźca rasy Highland w formie zdrazów z podgrzybkami, nowalinkami, kaszą gotowa.